Zawody Garmin Fishing Series 2015 okazały się naprawdę bardzo fajną imprezą. Mega imprezą, bardzo dużą. Na starcie stanęło ponad 80 ekip dwuosobowych, bo zawodnicy startowali jako teamy, więc nie liczył się wynik poszczególnych osób, tylko teamów. Jeżeli jeden nałowił, a drugi spartolił, no to liczyło się to wspólnie. Więc było ponad 80 ekip na tych zawodach. Było naprawdę wiele znanych osób ze świata wędkarskiego, wiele znanych twarzy, byli również zawodnicy, czołowi zawodnicy wędkarscy w Polsce. No a naprawdę było o co powalczyć, ponieważ pula nagród przekroczyła 70 tysięcy złotych, więc rzeczywiście było ostro, można było trochę powalczyć. Nie wiem, jak organizatorom udało się zebrać tyle osób w jednym miejscu, bo to i zakwaterowanie, i wyżywienie, i zapewnienie przestrzeni do łowienia, no ale udało się na jeziorze Dadaj. Wszyscy, myślę, byli zadowoleni i co więcej, nawet ci, którzy nie połowili, nie mogą powiedzieć, że wędkarsko było kiepsko, ponieważ padło wiele fajnych, naprawdę fajnych ryb, bo były i dwa okonie, które przekroczyły 40 cm długości, a to już jest potężna ryba jak na polskie warunki, ale były również naprawdę duże szczupaki, bo padło kilka osiemdziesiątek, dużo siedemdziesiątek, sześćdziesiątek. Była ryba bodajże powyżej 90 cm, ale również była taka rodzynka, wisienka na torcie, ponieważ była stówka, bodajże szczupak miał 104 cm. Na początku oczywiście gruchnęła wieść, że ktoś złowił rybę ponad 120 cm długości, no to już jest naprawdę wyczyn. Później się okazało, że ta ryba miała troszkę mniej, czyli 104, no ale tutaj jednak też trzeba chylić czoło przed łowcą, ponieważ no to jest piękna ryba w naszych warunkach, na Mazurach złowiona. Więc piękna ryba. To, co mi się najbardziej podobało, to oprócz atmosfery, gdzie wiadomo, jest pula nagród duża, więc jest o co walczyć, ale nie było czuć tego ciśnienia. A często na zawodach jest takie niezdrowe ciśnienie, że tam, nie wiem, ścigają się ludzie o te pucharki, o te punkciki. Tu w ogóle tego nie było czuć. Oczywiście każdy chciał, prawda, zapunktować, każdy chciał wygrać, ale nie było takiej atmosfery. Była atmosfera naprawdę koleżeńska. I to, co najważniejsze, należy podkreślić, zawody odbywały się na żywej rybie. My jako Team Crazy Fisherman dostaliśmy zaproszenie na te zawody, natomiast no, pierwsze nasze pytanie to było, czy to jest na żywej rybie, czy nie. Wszystkie ryby wróciły w dobrej kondycji do wody i myślę, że organizatorzy innych imprez powinni tutaj brać naprawdę przykład z chłopaków z Garmina, ponieważ wszystko było zorganizowane perfekcyjnie. Organizator też zadbał o wszelkie szczegóły no, najistotniejsze chyba, bo bezpieczeństwo, ponieważ cały czas na wodzie była ekipa panów policjantów z komisariatu wodnego, którzy pilnowali bezpieczeństwa, pilnowali, czy jest wszystko ok, ale też nie przeszkadzali, robili to w sposób rzeczywiście dyskretny. No i niebezpieczne miejsca na jeziorze Dadaj, na którym jest sporo górek, płycizn, no można sobie rozwalić silnik. Wszystko było oznaczone, każda górka, każda płycizna miała postawioną bojkę, zawodnicy wiedzieli, gdzie nie można się rozpędzać. No i jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto powiedzieć. Biesiada. Nie wiem. Słyszałem, że będzie biesiada i że trzeba być na biesiadzie, więc przybywajcie. Tak, ale podobno trzeba być w dżinsach i w koszuli. W sukience. Dla galowo. Słuchajcie, pierwszego wieczoru organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na biesiadę. No naprawdę było pysznie. Ja może nie wyglądam, chociaż niestety coraz bardziej, ale lubię sobie pojeść. Tam miałem pole do popisu, naprawdę. Jakieś pieczone świniaki, kiełbasy, kaszanki. Nie wiedziałem, że jestem w stanie tyle zmieścić. Udało się. No cóż, no, my w przyszłym roku się tam wybieramy. Jeśli tylko będziemy mieli taką możliwość, to lecimy tam, no i do zobaczenia.